Źle zaczęliśmy ten mecz, zabrakło nam agresji. Pierwsza połowa wygląda bardzo źle w naszym wykonaniu. Zbyt dużo prostych technicznych błędów, zbyt dużo prostych bramek straciliśmy. Graliśmy po prostu głupio, bo nie było tempa, nie było praktycznie wszystkiego. Tak doświadczona drużyna jak drużyna Chrobrego skwapliwie to wykorzystała. No i stąd duża przewaga. Po przerwie staraliśmy się walczyć. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy starali się odrobić bramkę po bramce. Udało to się w pewnym stopniu, ale tylko do dwóch bramek różnicy. Później dwa jakieś głupie błędy, brak trochę doświadczenia na pewno w mojej drużynie. Kilka prostych rzutów. Niestety w Ekstraklasie trudno zdobywać bramki przeciwko tak dobremu bramkarzowi, rzucając po proste je. I tego moi chłopcy muszą się nauczyć, że ten skok z pierwszej ligi do Ekstraklasy jest bardzo, bardzo trudny i trzeba naprawdę przejść szybki kurs uczenia się, ale można powiedzieć, że możemy, wyciągając pozytywy z tego meczu, być zadowoleni w drugiej połowie, bo zaczęliśmy walczyć, zaczęliśmy odrabiać bramkę po bramce, ale tak naprawdę wynik spotkania został ustalony w pierwszej połowie. Przede wszystkim cieszę się ze zdobyczy trzypunktowej, bo drużyna z Elbląga jest w naszej grupie i to był mecz dla nas bardzo istotny. Tym bardziej, że w ostatnich meczach nie błyszczeliśmy formą. Myślę, że początek spotkania, tak jak mówił trener Będzikowski, ustawił jakby cały mecz. My żeśmy do 45 minuty potrafili utrzymać tą siedmią bodajże bramkową, najpierw ją stworzyć, a potem utrzymać tą siedmiobramkową przewagę. I w naszej drużynie włączył się już taki bieg wsteczny. Wszystko jest wyjaśnione, mecz się prawie skończył i to jest bardzo nieraz złudne i może się skończyć źle. Wtedy żeśmy dokonali pewnych zmian zarówno w obronie, jak i w ataku. Na samym końcu wróciliśmy do tego podstawowego ustawienia i utrzymaliśmy ten wynik jakby przewagi do końca. Cieszę się z jednej rzeczy, że po kontuzji wrócił Dominik Włócienniczak i już kilka razy pokazał taki puzzle w obronie i to, że coraz więcej minut może dostawać Adam Babicz po 7-miesięcznej kontuzji, a to będzie ważne w kolejnych spotkaniach, które nas czekają jeszcze przed świętami. Mieliśmy plan na ten mecz, ale ostatnio jakoś w mecze słabo wchodzimy. Tak już trener powiedział, od połowy pierwszej połowy Rafał Stachera dał swój koncert, zawodnicy z Głogowa odjechali na 5 bramek. Utrzymywali to do 40 którejś minuty. Fajnie, że udało nam się zbliżyć bodajże na przeciwnika na dwie bramki. No ale konsekwencji w ataku takiej w pewnych momentach kluczowych zabrakło, no i niestety przegraliśmy. Bardzo ciężko powiedzieć coś na koniec, bo większość rzeczy zostało powiedziane. Dziękuję za walkę drużynie z Elbląga. W drugiej połowie, tak jak zostało powiedziane, były wysoko postawiona poprzeczka, wyżej na pewno niż w pierwszej. My też jakoś tak czekaliśmy, aż ten mecz się skończy szybko i myślę, że to nas trochę zgubiło. Całe szczęście nie do końca potrafiliśmy gdzieś tam się wydostać z tego dołka. Dużo dobrego też dała zmiana w bramce, na pewno w Elblągu i też w ataku Michał tu już się włączył. Zarówno z rzutami, jak gdzieś tam ze swoim doświadczeniem przy rozgrywaniu akcji. No i dlatego trochę nam krwi napsuli w drugiej połowie. To, co trener powiedział o powrocie kontuzjowanych, to też na pewno nas cieszy. Musimy jednak to jeszcze trochę poukładać, bo wiadomo, że te przerwy były dosyć długie i na treningach jeszcze musimy trochę czasu poświęcić na współpracę, na dogadanie się. Ale z pierwszej połowy myślę, że możemy być w 100% zadowoleni. Graliśmy bardzo konsekwentnie, szczególnie w obronie.
współpraca z blokiem była, można powiedzieć, wzorowa i oby tak dalej.